Grupa młodych ludzi, skupionych w Akademii Obywatelskiej działającej przy ośrodku w ramach Wrocław Teatr NN, przygotowała wyprawę po Polsce 25 lat po lubelskim lipcu. Z Lublina wieziemy do Gdańska dwie ważne historie, bardzo symboliczne, związane z wydarzeniami lubelskiego lipca. Jedna dotyczy tego pisma, Miesiące, przegląd związkowy, wydawanego w Lublinie. W tym roku zmarł też papież. Zdarzyły się rzeczy, których nikt nie mógł przewidzieć. W związku z tym, że wydarzenie też przy ośrodku powstała inicjatywa wydania książki upamiętniającej to wydarzenie. Pora na nas. Tą książkę przygotowywały dwa środowiska. Jedno związane z Akademią Obywatelską, drugie z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Wspólnie przygotowały tą książkę i ta książka będzie tą drugą cegłą betonową, która powędruje do Gdańska. To jest, mamy nadzieję, to axis mundi tego młodego pokolenia, które już zawsze będzie określało się wobec tego, co wydarzyło się po śmierci naszego papieża.